Longa, Wyspa Trędowatych, Małgorzata Gołota, wydawnictwo Agora. W świecie XXI wieku, który zmaga się z pandemią COVID-19, narzuca się myśl, że mieszkańcy Spinalongi mogliby być dla nas źródłem inspiracji. W czasie koronawirusowej izolacji jest nam ciężko, choć zamknięci jesteśmy we własnych domach, z własnymi rodzinami, z nieograniczonym dostępem do bieżącej wody i prądu. Mamy co jeść, jest nam ciepło i mamy internet, a dzięki niemu dostęp do informacji i kontakt z przyjaciółmi. Ludzie osadzeni na Spinalondze żyli w zamknięciu znacznie dłużej, czasem przez całe dziesięciolecia, skazani wzajemnie tylko na siebie, pozbawieni wszelkich wygód, a mierzyli się przecież z chorobami, o których wcześniej mało ktoś, o których wówczas mało kto wiedział coś konkretnego. Do dziś zresztą, mimo wieloletnich badań laboratoryjnych i naukowych, nie znaleziono odpowiedzi na najważniejsze pytanie, jak rozprzestrzenia się choroba. Nawet w 2021 roku WHO podaje dość ogólnie, że bakteria Mycobacterium leprae, powodująca prąd, przenosi się drogą kropelkową podczas długich i częstych kontaktów z jej nieleczonym nosicielem. Z drugiej strony to samo WHO informuje, że 95% światowej populacji dorosłych ma naturalną odporność na te bakterie. Pytania pozostawiane bez odpowiedzi nie idą w parze z racjonalnym myśleniem. Nieodkryte tajemnice sprzyjają narastaniu mitów nawet dziś, w XXI wieku. A trąd był bardzo tajemniczy przez długie stulecia. Jeśli przyjąć perspektywę autorów Biblii, ta choroba to kara boska za grzechy, za kłamstwo, za cudzołóstwo. Miriam stała się trędowata po tym, jak podważała misję Mojżesza. Ozjasz, bo złamał zasady kultu, a Gehazi, dlatego że okłamał Elizeusza. Tak mówią mędrcy, tak mówią kapłani. W buddyzmie trąd to kara za grzechy popełnione w poprzednim wcieleniu. Podobne przekonanie panowało w starożytnej Persji. Trąd był rodzajem kary, jaką musi ponieść człowiek, który zgrzeszył przeciwko słońcu. To zresztą Persowie już 600 lat przed naszą erą ustanowili prawo, wedle którego chorych należało wypędzać z miasta. Słońce było dla Persów ważniejsze niż pojedyncze istoty ludzkie. Katolicy biskupi myśleli podobnie. Izolację jako sposób na trąd polecili światu w 583 roku. Synod prowincjonalny, zwołany wtedy w Lyonie, miejsca, do których mieli być wysyłani trędowaci, nazwał domami lepry. W sprawie trądu przez wiele stuleci literatura, często przecież będąca narzędziem edukacji, specjalnie nie pomagała. Pominąwszy już święte księgi, nawet wybitny literacko poemat o Tristanie i Izoldzie demonizował trędowatych, opisując ich rzekomo niepohamowany popęd seksualny. Norweski lekarz Gerard Armauer Hansen w 1873 roku, a więc jeszcze przed założeniem leprozorium na Spinalondze, stwierdził, że to wszystko nie może być prawdą. Odkrył, że trąd rozwija się w ciele człowieka na skutek zarażenia się bakterią Mycobacterium leprae, atakującą przede wszystkim skórę, nerwy obwodowe, powierzchnię błony śluzowej górnych dróg oddechowych i oczu. Jednak zwykłym ludziom trudno było z dnia na dzień przyjąć do wiadomości, że uznawany za karę boską trąd, jak wiele innych chorób, powoduje zwykła bakteria i że niewiele ma on wspólnego z przekleństwem zsyłanym przez opatrzność. Dla samych chorych i ich rodziny w XIX i XX wieku i ich rodziny w XIX i XX wieku wciąż piętnowano. Odkrycie doktora Hansena dało jednak medycynie nadzieję na to, że kiedyś uda się skutecznie wymyśleć jakieś lekarstwo na trąd. I tak się stało. Dziś, w XXI wieku, trąd jest całkowicie uleczalny. A leczenie podjęte odpowiednio wcześnie
może zatrzymać rozwój choroby i zapobiec występującym w jej następstwie deformacjom ciała prowadzącym do niepełnosprawności. Choroba występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, a nieleczona wywołuje zmiany skórne połączone często z miejscową utratą czucia, plamki, guzki lub grudki, a nawet utratę słuchu. Objawy mogą wystąpić po kilkunastu miesiącach lub kilku latach od zarażenia. Leczenie opiera się na terapii wielolekowej, MDT, z użyciem leków takich jak rifampicyna, klofazymina i dapson. Doktor Hansen, pochylając się cierpliwie nad mikroskopem w bergeńskim szpitalu Lungegaard, zmienił bieg dziejów i szybko stał się najważniejszym w Norwegii specjalistą od trądu. Przyjdzie taki czas, gdy jedynie to określenie na jego cześć właśnie trądowi nadano alternatywną nazwę choroba Hansena. Przyjdzie taki czas, gdy jedynie to określenie trądu będzie uznawane za właściwe i tylko ono będzie legalne. Grecja XXI wieku wszelkich innych wyrażeń zabroni, uznając je za zniesławiające. Trąd stanie się wtedy oficjalnie chorobą Hansena, a trędowaci Hansenami. Wtedy już będzie wiadomo, że trąd jest chorobą zakaźną, uleczalną, przewlekłą. Tylko tyle i aż tyle. Jednak samego doktora Hansena z każdym rokiem coraz trudniej uznawać za wyłącznie pozytywnego bohatera. Kreta, Spinalonga, 1906 rok. Temu maleństwu współczują wszyscy pacjenci. Nie dość, że dziewczynka ma trędowatych rodziców, dobry Bóg musiał naznaczyć ją podwójnie, niemal całkowicie odbierając wzrok. Mała Maria w ciągu całego życia zazna jeszcze wielu cierpień. Nim zdąży dobrze podrosnąć, umrze jej matka. Dziadkowie z obu stron żyją, mogliby zabrać dziewczynkę do siebie. Tak przecież dzieje się zwykle, gdy umiera matka. Boją się jednak. To dla nich nie wnuczka, to dziecko trędowatych. Samo jest przeklęte i przekleństwo może ściągnąć na ich domy. Nie mogą na to pozwolić. Mała ma jeszcze ojca. Niech chowa się na wyspie. Maria rośnie więc wśród trędowatych. Oddycha powietrzem skażonym odorem rozkładającej się skóry. Widzi ludzi okrutnie okaleczonych przez chorobę. Wyrasta na piękną dziewczynę. Może Bóg, darując jej urodę, chciał wynagrodzić jej te wszystkie cierpienia, a może szykował dla niej drogę ucieczki. Zachwyciła młodego Janisa. Nie był stąd, był z Elowundy. Ale niedawno dostał pracę tragarza, czasem zjawiał się na wyspie. Od razu poprosił lekarza, by powiedział mu prawdę, czy Maria jest trędowata, jest zdrowa. Doktor Grammatikakis nie miał wątpliwości. Ale poczekaj, mówi do Janisa. Poczekaj, niech zbada ją doświadczony doktor z Hani, Michael Katapotis. Janis nie posiadał się ze szczęścia, gdy i ten lekarz nie znajduje u Marii śladów trądu. Oświadczył się zaraz potem. Nie ma na co czekać. Pobiorą się szybko. Zamieszkają w Elowundzie. Od męża Maria dostanie zakaz powrotu na wyspę. Będzie go przestrzegać, bo on, Janis, obieca doglądać jej starego ojca. Będą mieć pięcioro dzieci. Te dzieci będą potem mieć swoje dzieci. Trąd nie naznaczy już tej rodziny. Maria będzie szczęśliwa. Musiała być naprawdę piękna. Może tak jak jej mityczne pramatki, Ariadna czy Pazyfae. Te, których uroda zdobywała serca bogów Olimpu. Musiała być niezwykle piękna, skoro jej się powiodło. Marii nikt nigdy nie zrobił zdjęcia, nawet portretu. Nikt nigdy jej nie opisał, czy była wysoka, czy niska, smukła, czy o kobiecych kształtach. Chodziła szybko, czy energicznie, czy raczej powoli, czy z namysłem stawiała każdy krok. Jakie spódnice nosiła? Jak wychowywała dzieci, będąc praktycznie pozbawioną wzroku? Co lubiła jeść?
Nie zapamiętano też imienia jej matki i ojca. W końcu, czy to ważne? Kreta, Spinalonga, 1907 rok. Dimitris Grammatikakis jest wrażliwy. Nie lubi patrzeć na cierpienie innych, lubi nieść pomoc. Dlatego studiował medycynę. Fakt, że w 1907 roku został lekarzem prowadzącym kolonię dla trędowatych na Spinalondze, napawa go dumą. Jeszcze nie wie, że nie wytrzyma długo na tym stanowisku. Nie dlatego, że nie będzie w stanie opiekować się chorymi i obcować z nimi. Sił do walki o ich dobro pozbawi go raczej kreteńska administracja. W artykule opublikowanym tuż po rezygnacji w 1911 roku Grammatikakis sygnalizuje wyraźnie, że funkcjonowanie leprozorium wymaga natychmiastowej i gruntownej poprawy. Wspomina między innymi o zbyt niskich i często spóźnionych, nawet o 2 miesiące, wypłatach zasiłków, jakie chorzy otrzymują z budżetu państwa. I o tym, że jest to niedopuszczalne w sytuacji, gdy pacjenci oprócz zakwaterowania sami muszą zadbać o swoje potrzeby, włączając w to wyżywienie i zakup odzieży. Wystarczą 4 lata prób, by Grammatikakis zwątpił w możliwość odmiany losu swoich osamotnionych pacjentów. Wtedy rezygnuje ze stanowiska. Z zapisków doktora. Spinalonga została zaplanowana jako miejsce pobytu trędowatych, ale nigdy nie podjęto w celu realizacji tego planu żadnego wysiłku. Nie ulega jednak wątpliwości, że musimy albo starannie zorganizować i usprawnić funkcjonowanie leprozorium, albo też kolonię zlikwidować i puścić trędowatych wolno. W społeczeństwie budzą oni najgorsze skojarzenia. Nie tylko z racji swojej choroby, ale i z racji częstych awantur z ich udziałem. Czego możemy od nich chcieć? Są izolowani od bliskich i rodzin. Personel na wyspie od początku działania kolonii był fatalny. Ich zasiłki często są opóźnione, czasem nawet o 2 miesiące. Może Grammatikakis słyszał, co dzieje się na Filipinach. Tamtejsze leprozorium na wyspie Culion już wtedy uznaje się za wzorcowe. Gdy na mocy traktatu paryskiego w 1898 roku Amerykanie przejęli władzę na Filipinach, policzyli trędowatych. Liczbę żyjących w tym kraju Hansenów ustalono na od 3,5 do 4 tysięcy, a co roku diagnozowano ich około 1200, jeśli chodzi o nowe zakażenia. Przy takiej liczbie chorych nie wystarczy pomoc humanitarna. Trzeba stworzyć kolonie i odizolować chorych od zdrowych, co da nadzieję na spadek liczby trędowatych, na to, że choroba przestanie się dynamicznie rozprzestrzeniać. Stany Zjednoczone przeznaczyły na budowę leprozorium w Culion 50 tysięcy dolarów. Prace nad jego utworzeniem zaczęły się w 1905 roku, mimo że już wtedy lekarze dyskutowali o tym, czy leprozoria są w leczeniu trądu naprawdę konieczne. Gdyby na Spinalondze był taki personel, jak w Culion, na Culion, życie chorych mogłoby być znośniejsze. Na Spinalondze jednak nie ma nawet jednego doświadczonego leprologa. Dlatego w 1911 roku dr Grammatikakis apeluje do rządu kreteńskiego. Jeśli mamy skutecznie walczyć z trądem i odnieść taki sukces, jaki w starciu z tą chorobą odniosła Norwegia, nie możemy poprzestać na zamknięciu i izolowaniu trędowatych. Potrzebujemy specjalisty, który będzie leczył i otaczał opieką. Potrzebujemy laboratorium. Kreteński rząd nie reaguje na apele lekarza. I w ten oto sposób rozpoczęliśmy spotkanie poświęcone bardzo ważnej książce. Fragmenty z tej książki opublikowanej no właśnie teraz przez wydawnictwo Agora, a zatytułowanej Spinalonga, wyspa trędowatych, przeczytała aktorka Beata Bandurska, za co pięknie, pięknie
Dziękuję. Rozpoczynamy jedno ze spotkań Big Book Festiwalu Anno Domini 2021. Bardzo się cieszę, że przede wszystkim Państwa widzę. To bardzo miłe. Cieszę się, że Państwo przyszli. Od razu informuję wszystkich Państwa tutaj siedzących w Centrum Łowicka, że w czasie rozmowy będzie można zadawać pytania. Są wolontariusze, wolontariuszki z mikrofonami, więc jeżeli będziecie Państwo chcieli autorkę o coś dopytać, to proszę to zrobić. Do Państwa, którzy oglądają nas dzięki transmisji na YouTube, również prośba, jeżeli będą jakieś kwestie, o które chcecie Małgorzatę Gołotę dopytać, to bardzo o to proszę. Można to zrobić wpisując komentarze po prostu w czasie transmisji. A gościnią Big Book Festiwalu w cyklu Uwaga Premiera jest Małgorzata Gołota. Brawa. Dzień dobry. Tu mam bardzo dużo rzeczy napisanych. To tylko tak wybiórczo. Będziesz ściągał. Tak, tak. No, mogę też bez ściągi. No. Współpracuję na stałe z Radiem Tok FM, z Wirtualną Polską. Jest współautorką książki. Wybacz, tu jest długi tytuł, więc muszę się posłużyć jednak ściągawką. Krótka ulica, długa historia. Próżna, Plac Grzybowski, okolice. Jest autorką podcastów ekologicznych Koniec Świata, klimat zmian i autorką tejże książki, którą trzymam w dłoniach. Ważne jest to, że na Big Book Festiwalu to no, w zasadzie taka prapremiera tego wydawnictwa. Kilka fragmentów, mocnych fragmentów za nami, a ja chciałbym się wrócić w tej historii jeszcze do innego momentu. Pojawiasz się po raz pierwszy w tej zatoce. W tej zatoce wchodzisz na wyspę. Jakie to jest doświadczenie, co zapamiętałaś? Bo trochę z tego w książce znajdziemy. Ja myślę, że to doświadczenie, które ja przeżyłam, przeżywa większość turystów wchodzących na Spinalongę. I to doświadczenie jest efektem tego, w jaki sposób dzisiaj mówi się o historii tej wyspy i o historii pacjentów chorych na trąd. A mianowicie wszyscy, którzy tam wchodzą, myślą sobie, matko, jaka fajna wyspa, ten trąd to nie mógł być taki straszny, bo w sumie to było tak super i były tutaj kawiarnie i były tutaj szkoły i rodziły się dzieci. I ludzie chodzili do fryzjera. I ludzie chodzili do fryzjera i było naprawdę super. I naprawdę zdarzało się, że gdzieś tam, ja byłam kilkakrotnie na tej wyspie, że turyści rozmawiali między sobą, że kurczę, no czego chcieć więcej w sumie. Człowiek ma tutaj wyspę, słońce, morze, może łowić ryby i nikt mu tam w jakiejś korporacji głowy nie zawraca, jest super. I to było pierwsze doświadczenie związane ze Spinalongą. Jakkolwiek ja faktycznie już na samym początku pomyślałam sobie, że coś może jednak nie do końca to tak chyba wyglądało. No bo ostatecznie trąd był chorobą bardzo silnie naznaczającą ciało ludzkie, ciało swoich ofiar. I tak się zaczęło. To znaczy potrzeba zweryfikowania jakby i skontrowania tego doświadczenia z tym, co ja sobie tam pomyślałam później. I zaczęłaś się nad tym zastanawiać dziennikarsko i kiedy zdecydowałaś, że to jest temat na opowieść książkową? Bardzo szybko, bardzo szybko, wiesz, dlatego że jak przewodniczka turystyczna opowiedziała, że do dzisiaj żyje 8 osób, wtedy mówiliśmy o 8 osobach, dzisiaj już wiemy, że jest to tylko jedna kobieta, które kiedyś żyły na wyspie i które do dzisiaj żyją i można z nimi porozmawiać, takie słowa padły, to od razu sobie pomyślałam, że jest to super temat. Najpierw myślałam o artykule, co prawda, ale nieobecna tutaj jedna z moich przyjaciółek, zatrudniona na stałe również w jednym z wydawnictw, podpowiedziała temat książki. No a później to już tutaj wydawnictwo Agora, mające swoich reprezentantów na widowni, przejęło temat i dużo też wsparcia udzieliło, bo ta historia, o czym pewnie niewielu z Państwa tutaj obecnych wie, bardzo, bardzo dynamicznie ewoluowała. To znaczy najpierw myśleliśmy, że uda się namówić tych kilka osób na wywiad, zrobić po prostu książkę opartą na rozmowach, na wspomnieniach tych byłych pacjentów leprozorium, ale później się okazało, że to jest absolutnie niemożliwe ze względu na to, że oni są bardzo niechętni i nie chcą tak naprawdę rozmawiać o tym, co ich spotkało w przeszłości. Dlatego zmieniliśmy koncepcję i właściwie powstał reportaż częściowo historyczny, częściowo współczesny. Skoro poruszyłaś ten wątek, to będę go drążył, chociaż tak naprawdę spora część tego, o czym mówisz, jest na samym końcu książki, bo tam pojawia się jedna z bohaterek jeszcze żyjących, do której próbujesz dotrzeć, a ona rozmawiać nie chce, chociaż spotykasz się z nią. No właśnie, z czego wynika ta niechęć? Z tego, jak piszesz, że zawiedliśmy? Zawiedliśmy kompletnie. Jako dziennikarze na przykład. Dziennikarze też, myślę, bardzo bardziej jako ludzie, bo dziennikarze to jest tylko
no jakaś część tego źródła, tej niechęci. Niechęć generalnie bierze się stąd, że przez bardzo wiele lat, oni przez bardzo wiele lat, ci ludzie chorzy na trąd, nie marzyli o niczym innym, jak tylko o powrocie do tak zwanego normalnego świata. Czyli do tego świata, który był poza Spinalongą, jeśli mówimy konkretnie o tej małej wyspie. I właściwie dla nich to był taki synonim szczęścia i wolności i wszystkiego, co najlepsze. I nic poza tym jakby nie zaprzątało ich uwagi, jeśli mówimy o jakichkolwiek marzeniach. I przez lata ta nadzieja i te marzenia utrzymywały ich gdzieś tam przy życiu i dawały im jakiś taki jasny punkt na mapie, do którego dążyli, po czym jak już opuścili to leprozorium, zamknięto Spinalongę, podano im skuteczne leki, to okazało się, że właściwie ten lepszy świat nie istnieje, nie ma tego lepszego świata, nie ma wolności. Nie ma dokąd uciec. Tak, nie ma dokąd uciec, ponieważ oni byli uznawani za trędowatych i mimo, że byli wyleczeni, to nadal takich traktowano. I tutaj też możemy oczywiście dyskutować o tym, skąd taka niechęć. Możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy fatalni jako rodzaj ludzki, bo wielokroć nie domagaliśmy przynajmniej w kwestii trądu. Natomiast no, faktem jest też, że żaden właściwie z rządów państw, które zmagały się z trądem, nie zafundował ludziom żadnej akcji edukacyjnej. To znaczy przez ileś tysięcy lat wmawiano ludziom, że trąd to kara boska, kara za grzechy i nie wiemy skąd on się bierze, ale jak już się bierze, to na pewno zgrzeszyłeś, bo cię ten trąd tam dotknął. A później nie powiedziano niczego odwrotnego, to znaczy nie powiedziano ludziom, słuchajcie, to jest choroba taka jak inne, nie zachowujcie się tak. Po pierwsze, jeśli jesteś chory, to przyjdź do lekarza, dostaniesz leki, będziesz zdrowy, jak przy grypie zwyczajnej. A po drugie, jeśli ktoś ci mówi, że jest trędowaty, ale dostał leki, jest zdrowy i ma, nie wiem, orzeczenie lekarskie, które to potwierdzało, bo chorzy musieli takie certyfikaty mieć, to po prostu mu uwierz i traktuj go jak równego sobie. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, bo nawet dokonała się zmiana w języku. To znaczy od pewnego momentu ta nomenklatura, nawet w samej Grecji, nie mówienia o trądzie, tylko o chorobie Hansena, została wprowadzona i mimo zmiany w języku, a my też często w Polsce o tym rozmawiamy, że język to jest to, co nas określa, to mimo tego mówimy, okej, choroba Hansena, ale pokazujesz wielokrotnie, że to jest na takiej zasadzie jasne, niby to się leczy, ale my wiemy swoje. Tak, tak, dokładnie tak. Ta zmiana nazwy to już gdzieś tam w drugiej połowie XX wieku miało miejsce, że właśnie wtedy, kiedy już lekarstwo było znane i większość państw świata faktycznie już z tym trądem gdzieś tą walkę wygrała, ale faktycznie wtedy zdecydowano, że żeby zmniejszyć, bo już wtedy zdawano sobie sprawę z tego i to jest też oficjalne stanowisko WHO, że jeśli nie zwalczymy problemu piętna społecznego, jeśli nie zaczniemy właśnie skłaniać ludzi, żeby po pierwsze przychodzili do lekarza i się leczyli, po drugie dawali szansę tym, którzy te leki biorą, to się z trądem wygrać walki nie uda. I to się nie udało, dlatego że pierwotnie planowano, że w 2000 roku już nie będzie problemu z trądem, tak jak pożegnaliśmy problem z polio czy z wieloma innymi chorobami, że nie będzie już problemu z trądem, ten problem nadal występuje. Więc w tym przypadku faktycznie zmiana nomenklatury, zmiana nazwy i fakt, że mówimy nie trąd, a choroba Hansena i nie trędowate, tylko pacjent z trądem albo pacjent cierpiący na chorobę Hansena, bardzo niewiele dało. Ale to, tak jak mówię, to uważam, że to jest związane z tym, że to było za mało, bo no, zmiana nazwy okej, ale dlaczego tą nazwę zmieniono? Tego ludziom nie wytłumaczono. I o to nie walczono i faktycznie nadal w Grecji się nie walczy i nadal zdarza się, choć faktycznie w tej chwili tych pacjentów z trądem w Grecji jest już o wiele mniej niż było ich 100 lat temu, ale nadal oni spotykają się z bardzo dużym, z dużą stygmatyzacją i z bardzo dużym piętnem społecznym do tego stopnia, że wykluczani są ze społeczności, nawet jeśli fizycznie nie są jakoś specjalnie okaleczeni. Wyglądają jak ty czy ja i jakby wszystko jest z nimi okej. Mogą pracować, mogą udzielać się towarzysko i robić mnóstwo fajnych rzeczy. No ale to jest jakby żaden argument. Argumentem jest to, że ktoś ma trąd. Nadal żyją w ukryciu, tak? Nadal żyją w ukryciu i bardzo często też zdarza się, że w ogóle nie idą do lekarza, nie biorą leków. To znaczy wolą, dopóki to się tylko da, udawać, że to nie jest trąd, że nie wiem, deformacje ciała to efekt poparzeń albo wypadku, albo czegoś tam jeszcze, ale jakby robią wszystko, żeby nikt ich nie kojarzył z chorobą zwaną trądem. Ty dokonujesz jako reporterka takiej, tak to odebrałem, takiej no, karkołomnej próby i takiego karkołomnego wyzwania się podejmujesz, tego by oddać swoim bohaterom i bohaterkom chyba najważniejszą rzecz związaną z godnością, to znaczy oddać im ich imiona w jakiś sposób. I to jest rzecz, która mnie
chyba najbardziej dotknęła. To znaczy, że spora część ludzi, o których można by dziś opowiadać historię, państwo usłyszeliście na początku w tych fragmentach piękną historię Marii Giannisa, ale to są wyjątki tak naprawdę z tej książki, dlatego że spora część z tych ludzi nie ma imion i nazwisk, nie ma nawet swoich kartotek. Dlaczego tak się stało? No i tu masz dwa powody. Pierwszy jest taki, że przez wiele lat w Grecji panował taki zwyczaj, że jeśli ktoś został zdiagnozowany jako trędowaty, to natychmiast wykreślano go z listy mieszkańców danego miasta, wsi czy miejscowości, zależnie od tego, kto skąd pochodził. Czyli on formalnie przestawał być jakby to, i to było bardzo znamienne, to też w tej historii się bardzo często pojawiało, jakby w tych relacjach, do których ja dotarłam, że to było dla nich takie bardzo znamienne i bardzo takie przełomowe, bo to był moment, w którym oni przestawali być tak naprawdę obywatelami, no bo nie mieli żadnych dokumentów, nie funkcjonowali nigdzie i później zresztą tej tożsamości musieli domagać się przed sądem. To był jeden z powodów. A drugi z powodów jest taki, że rząd w Atenach, no i tu znowu, są dwie wersje wydarzeń. Maurice Born, który to jest taki Szwajcar, bardzo mądry człowiek, który przez większość swojego życia badał historię spinalongii. Ja o nim piszę w mojej książce, on już niestety nie żyje, ale wiele miesięcy toczyliśmy długie rozmowy na temat wyspy i Maurice był przekonany absolutnie, a Maurice też na wyspie pojawił się w latach 60., więc jakby jeszcze w czasie, kiedy ślady po istnieniu leprozorium były dostępne bardzo łatwo, bo wyspy nikt nie... kolokwialnie mówiąc, nie posprzątał, więc tam wszystko leżało rozrzucone i można było oglądać do woli. Maurice był przekonany, że rząd w Atenach po prostu spalił akta, że nie ma akt, ponieważ one zostały zniszczone jako kompromitujące dla greckiego systemu opieki zdrowotnej, ponieważ z nich jasno wynikało, że no, po pierwsze można było zrobić więcej dla tych pacjentów, po drugie lekarz pracujący jako dyrektor na leprozorium na spinalondze dopuszczał się wielu zaniedbań związanych z tym, że na przykład nie prowadził dokumentacji medycznej dla konkretnych pacjentów. Nie wiedział, jakie leki komu podawał, w jakich godzinach, w jakich porach. Zdarzało się też, że nie udzielał niezbędnej pomocy medycznej, co doprowadziło w kilku przypadkach do śmierci pacjentów, jego podopiecznych. Więc to jest jedna z hipotez. Druga hipoteza jest taka, że akta po prostu i tak, te, które były i tak były wybrakowane z racji tej nonszalancji, z jaką traktowano problem trędowatych na Krecie. To kończąc trochę ten wątek imion i nazwisk, a w zasadzie imion, jak trafiłaś w takim razie na historię Marii Giannisa? Historia Marii Giannisa znalazła się w pamiętnikach mojego właściwie głównego bohatera. I to jest jedyna osoba, Epaminondas Remondakis, to jest jedyna osoba tak naprawdę, której imię i nazwisko jest dzisiaj znane i która faktycznie oficjalnie funkcjonuje jako buntownik ze spinalongii, którego historię sobie gdzieś tam na spinalondze można przeczytać. I to jest też wyjątkowy człowiek ze względu na to, że był to jeden albo nawet jedyny pacjent osadzony na spinalondze, który miał wyższe wykształcenie. On cierpiał na trąd od 12 roku życia, ale miał na tyle bogatą rodzinę, że stać było ojca jego, bo już matka wtedy nie żyła, na to, żeby wysłać tego małego chłopca do Aten, gdzie żyła też jego starsza siostra, również trędowata, ponieważ w Atenach łatwiej było się gdzieś tam wmieszać w tłum i uciec jakby przed tym zesłaniem na spinalongę. No, udawało się przez kilkanaście lat, po czym donos został złożony na policję w Atenach i Remondakis został odesłany do kolonii, ponieważ obowiązywało wtedy w Grecji takie prawo, że jeśli ktoś jest trędowaty, to zostaje natychmiast zatrzymany przez policję, albo lekarz powiadamia policję, albo obywatel wiedzący o tym, że drugi obywatel jest chory na trąd, taka służba publiczna, musiał złożyć ten donos. No i policja już wtedy wywoziła na wyspę każdego, kto był trędowaty. Mm-hmm. Ta historia spinalongii, tak ją opisujesz, tak ją odebrałem, ma dwa etapy główne, poza wieloma pomniejszymi etapami, o których państwo już przeczytacie w książce, bo też nie chcemy dzisiaj w czasie spotkania zdradzać wszystkich szczegółów tej reporterskiej opowieści. Pierwszy z tych etapów to jest czas przed Vondasem, a drugi to jest czas od buntownika do zamknięcia kolonii tak naprawdę. Przyjrzyjmy się, jeśli pozwolisz, temu pierwszemu czasowi. Jak wygląda spinalonga od 1904 roku do
połowy lat 30. tak naprawdę. Bo ten obrazek, dlaczego chciałbym cię o to prosić, żebyśmy też powalczyli trochę z tym obrazkiem turystyczno i z tą narracją bajkowo-historyczną, z zakładami fryzjerskimi i wszelkimi rzeczami, które pomagałyby w rekonwalescencji chorych. Wiesz co, ta historia w ogóle, ten historyczny wstęp, ta historyczna część jest bardzo ważna, bo ona jakby bez niej nie zrozumiemy pełni dramatu części współczesnej. Ta historyczna część jest też, jak sam wspomniałeś o historii Marii, ona jest zrekonstruowana z krawków różnych dokumentów, do których udawało się dotrzeć, ze wspomnień ludzi ostatnich właściwie, którzy jeszcze coś pamiętają, którzy gdzieś tam byli na tej wyspie. Historia jest o tyle dramatyczna, że jeszcze już 50 lat, powiedzmy, 50 lat mniej więcej przed założeniem El Prozorium na Spinalondze wiemy już zostało odkryte i dowiedzione naukowo, że trąd powoduje Mycobacterium leprae, bakteria wyodrębniona przez doktora Hansena. Doktor Hansen też nieprzypadkowo pojawia się w tej książce, ponieważ on jest taką postacią, która bardzo silnie lobbowała za izolowaniem trędowatych. On tego też bez przyczyny nie robił. On miał swoje takie, powiedzmy, prywatne pobudki, dla których się bardzo zaangażował w walkę z trądem. I dał tak naprawdę wzór i zalecenia wielu krajom świata, które u siebie ten problem trądu miały. No i między innymi na bazie jego zaleceń pomyślano o tym, że na Krecie trzeba stworzyć El Prozorium. I pewnie nie byłoby w tym nic tak strasznego, czy tak dramatycznego, bo powstające mniej więcej w tym samym czasie El Prozorium w Culion na Filipinach, jest różnica 3 lat między Spinalongą a Culion, miało zupełnie inne standardy. Czy ze Spinalongą był problem taki, że tak naprawdę od samego początku nikt nie miał pomysłu na tych chorych. Spinalonga została wybrana tylko i wyłącznie dlatego, że tam była infrastruktura. Pozostała po greckich i weneckich osadnikach, więc było najłatwiej. Po prostu była gotowa do tego, żeby wysiedlić tych, co tam byli wcześniej i wrzucić pacjentów chorych na trąd. Nie było tam, wbrew temu, co się dziś na wyspie mówi, nie było tam żadnego szpitala. W pierwszych latach funkcjonowania kolonii był jeden lekarz, który pełnił również funkcję dyrektora El Prozorium i było kilku strażników, którzy byli byłymi więźniami, ponieważ nie zrekrutowano, nie zatrudniono żadnych, że tak powiem, profesjonalistów do sprawowania tej funkcji, plus ksiądz. I to był cały personel obecny na wyspie, czyli jakby ludzi wrzucano, zostawiano i pilnowano, strażnicy pilnowali ich bardzo zresztą agresywnie do tego stopnia, że już po kilku latach wybuchł bunt pacjentów, bo strażnicy nadużywali swojej władzy, oszukiwali i faktycznie terroryzowali wręcz mieszkańców wyspy. To od razu muszę poruszyć ten wątek, jeśli pozwolisz, bo pojawiło się słowo wykorzystywanie. Z twojej książki też przebija wielokrotnie taki wątek dotyczący wykorzystywania osób z chorobą Hansena. Wykorzystywania w zasadzie przez wszystkie możliwe instancje, wykorzystywania jako usprawiedliwienia, wykorzystywania finansowego, wykorzystywania społecznego, kulturowego również. No, tych poziomów jest mnóstwo. Dla mnie bardzo dojmujące były te opowieści, w których piszesz, że na początku, że od razu kształtuje się taka zasada, według której ci, którzy dostarczają pożywienie albo mogą być tymi, którzy no właśnie zapewniają byt, tak naprawdę codzienny byt mieszkańcom Spinalongi, żerują na tym po prostu i sprzedają im produkty po zawyżonych cenach i tak dalej, i tak dalej. To wszystko miało miejsce i myślę, że to też przyczyniło się właśnie do tej sytuacji, o której mówiliśmy już, czyli do tego, że oni, ci ludzie, którzy doświadczyli faktycznie choroby trądu, nie chcą dzisiaj rozmawiać i nie bardzo mają ochotę wracać do świata tak zwanych zdrowych. Tam faktycznie... Bo to jest jeszcze o tyle ciekawa historia, że na końcu, podczas zamykania, procesu zamykania tej kolonii na Spinalondze, konstatujesz, że tak naprawdę społeczność jest przeciwna zamknięciu tego leprozorium, dlatego że oni jakby stracą byt, stracą finansowo na tym, biznes padnie. Tak, i tu jest właśnie realia ówczesnej Krety były takie, że była to bardzo, bardzo biedny region. Faktycznie pieniądze jako takie tam nie funkcjonowały, większość rzeczy załatwiało się w tak zwanym barterze, my to dzisiaj tak nazywamy, wtedy to była po prostu wymiana dóbr, to znaczy ja ci jajka, ty mi kozę
jakby jakoś tam, kto czego potrzebuje, to sobie to jakoś ogarnia i wszyscy się na to godzili. No i w tym momencie pojawiło się leprozorium na Spinalonze, gdzie umieszczono pacjentów chorych na trąd i tym pacjentom przyznano pewien rodzaj zasiłku, czyli magiczne słowo pieniądze się tu pojawia. W ocenie tych wszystkich mieszkańców, lokalsów, którzy gdzieś tam na wyspie żyli, ci ludzie zamknięci na Spinalonze nie robili nic i za to nic jeszcze dostawali kasę od rządu w Atenach. Bardzo ich to na początku irytowało, do tego stopnia, że chociaż to właściwie było do przewidzenia, że no oni, bo ci pacjenci leprozorium dostawali pieniądze na zaspokojenie własnych potrzeb, czyli musieli sobie kupić jedzenie, musieli sobie kupić ubranie. Te rzeczy mogli kupować tylko od osób, które im przywiozły to wszystko na wyspę, czyli od okolicznych tak naprawdę chłopów, bo w większości były to tereny wiejskie. I ci właśnie mieszkańcy tych okolicznych wiosek jakby do tego stopnia byli zezłoszczeni tym, że oni ciężko pracują i no jest czasami biednie, czasami gorzej, czasami lepiej, ale generalnie niespecjalnie, że produkty swoje, które przywozili na Spinalongę, sprzedawali po zawyżonych cenach, trzykrotnie zawyżonych cenach w stosunku do tego, co obowiązywało gdzieś tam na innych terenach Krety czy Grecji. I to był również jeden z powodów buntu, o którym wspomniałam. To znaczy fakt, że nie dość, że pacjenci dostawali bardzo niewielkie zasiłki, to jeszcze byli uzależnieni od dobrej woli tak naprawdę ludzi, którzy im te produkty różne sprzedawali. To ja pociągnę jeszcze ten wątek, bo kuriozum przeczytałem w swojej książce. Kuriozum polegające na tym, że właśnie z jednej strony wykorzystują mieszkańców Spinalongi, ale wykorzystują ich w taki bardzo także elegancki sposób, zapraszając ich do bycia ojcami chrzestnymi i matkami chrzestnymi swoich dzieci. Dlatego, że mają, jak rozumiem, w domniemaniu, że ojciec chrzestny to jest taki, który wyłoży pieniądze. Tak, dokładnie tak. No i tu znowu dochodzimy do kolejnego wątku tej książki. To znaczy ja na przykład, jakbyś mnie zapytał, że się sama zapytam teraz, o czym jest ta książka? O czym jest ta książka? To nie powiedziałabym, że jest o trądzie. Ja bym powiedziała, że ona jest o strachu. Mhm. O tym, jak my przeżywamy sytuacje, w których wiemy, że jest jakieś zagrożenie, ale nie do końca je rozumiemy i nie wiemy, jak się przed nim bronić. Bo tak naprawdę do tego sprowadzają się wszystkie zachowania i te zachowania są efektem tego strachu i odrazy. To są te dwie rzeczy, o których moim zdaniem absolutnie i w 100% jest ta książka. No ale kiedy za tym szły pieniądze, to nie było strachu ani odrazy. A no właśnie, ale pamiętaj, że dochodziło do tych sytuacji, o których mówisz, czyli chrztów w czasie II wojny światowej. W sytuacji, kiedy zagrożenie wojną, czyli Niemcy i Włosi, najpierw Włosi, potem Niemcy obecni na Krecie, było o wiele gorsze niż strach przed trądem. Czyli w momencie, w którym mamy coś większego, czego się boimy, to te mniejsze rzeczy jakby gdzieś nam łatwiej przychodzą i zaakceptowanie ich i w ogóle zracjonalizowanie i przyjęcie do wiadomości, że no trudno, tak musi być. I tutaj jeszcze oprócz tych chrztów, które faktycznie miały miejsce, bo faktycznie chłopi byli nastawieni na to, żeby pozyskać też bogatych ojców chrzestnych czy matki chrzestne, w czasie wojny dochodziło też do wspólnych, że się tak znów kolokwialnie wyrażę, imprez pomiędzy zdrowymi a chorymi, ponieważ na Spinalondze było radio. I na Spinalondze zawsze wiedziano, kiedy armia grecka wygrała bitwę, a kiedy bitwę przegrała. W związku z czym to tak jak mecze teraz na Euro, coś w tym stylu. Więc zdrowi, jak wiedzieli, że biją dzwony, to płynęli na wyspę albo oczekiwali, aż chorzy przypłyną, co było nielegalne i wcześniej za to byli karani. No ale w czasie wojny jakoś tych kar nie było, aż chorzy przypłyną do nich z informacją, że tak, generał Metaxas wygrał i możemy pić razem raki. I takie rzeczy też miały miejsce. W aspekcie, o którym powiedziałeś, jesteśmy spokojni, możemy spokojnie rozmawiać, ponieważ dla reprezentacji Polski dzwony już nie zabiją. Natomiast dobrze, skoro mówimy o obrzędowości trochę, to czy były śluby na Spinalondze? Były śluby na Spinalondze, choć były nielegalne. Właściwie jak wszystko, co się działo na Spinalondze, tam większość rzeczy była nielegalna. Te śluby oznaczały bigamię w bardzo wielu przypadkach, ale przymykano na nie oko, ponieważ Spinalonga miała to do siebie, że tam nie bardzo było jak rozdzielić mężczyzn i kobiety. Były takie leprozoria, gdzie był podział wprowadzony. Tak, były. Nawet w Atenach, nawet stacja dla trędowatych Agia Warwara, która tam w latach 30. została tworzona, też miała taki podział, miała budynki dla kobiet i dla mężczyzn. Tak samo było w Kulion na Filipinach i w wielu innych miejscach. Tutaj nie było jak podzielić kobiet i mężczyzn, w związku z czym naturalną koleją rzeczy tworzyły się tam również i związki, i relacje partnerskie.
I ci ludzie bardzo byli, generalnie większość jakby pacjentów tej wyspy, większość pacjentów chorych na trąd była bardzo wierząca. I dla nich to było też pewnego rodzaju problemem i wyzwaniem, bo oni nie chcieli, no teoretycznie nie musieli brać ślubu, nikt ich do tego nie zmuszał, nikt ich też nie wyrzucał tego, że żyją w jakichś związkach, ale bardzo chcieli jednak być okej i ten sakrament przyjąć po raz drugi. No i tutaj bardzo ważne jest też stanowisko Kościoła greckiego, który wyrażał zgodę na to, pomimo że większość z osób biorących ślub na Spinalonze była już po ślubie i ich współmałżonkowie żyli poza terenem leprozorium, gdzieś na terenie Krety lub Grecji pozostawali po prostu z dziećmi z tego pierwszego małżeństwa. Także formalnie była to bigamia, ale jeszcze na dodatek nielegalna, bo obowiązywał zakaz na terenie całej Grecji ślubów międzytrędowatymi, ale faktycznie miały takie śluby miejsce. Od czasu do czasu, o tym też piszesz, sięgając do archiwów naukowych pewnie, a także historycznych, pojawiają się na Spinalondze naukowcy, badacze i oni też oprócz wielu rzeczy, bo wszystko raportują i najczęściej donoszą, że dzieje się źle. Musicie pomóc. Niestety są to takie odezwy bez żadnej odpowiedzi, ale oni też zauważają, że pojawiają się dzieci na Spinalondze i są to dzieci zdrowe. Jaki był ich status, jaki jest ich los najczęściej na Spinalondze? Bo to jest bardzo ciekawy wątek. Wiesz, to pewnie zależy od tego, o którym etapie historycznym mówimy. Do lat 30. na dobrą sprawę dzieci tak rodziły się, są dokumenty to potwierdzające. Chociażby fotografie i film, który został przygotowany w 1927 roku przez Charlesa Nicola, to był taki francuski lekarz, późniejszy zresztą laureat medycznego Nobla, który odwiedził wyspę i dokumentował sytuację pacjentów. Faktycznie dzieci na wyspie były, rodziły się, regularnie się rodziły. No i częstokroć na tej wyspie żyły, dlatego że nie bardzo kto chciał je stamtąd zabrać. Nie było specjalnej instytucji, która mogłaby się nimi opiekować, a tak jak w historii przeczytanej na początku, we fragmencie przeczytanym na początku w historii Marii, rodziny nie chciały tych dzieci brać do siebie, dlatego że no, oznaczałoby to problemy z funkcjonowaniem społecznym, bo było to dziecko trędowatych. To nie było jakieś urocza sierota, której trzeba pomóc, tylko było to dziecko trędowatych, którego należało się wystrzegać. W związku z tym do lat 30. dzieci żyły na wyspie. Później dzieci zaczęły być z wyspy zabierane. I tu jest znowu historia, która właśnie wyjaśnia stanowisko: my was nie chcemy już tego świata. To znaczy ludzie zamknięci na Spinalondze byli przekonani, że dzieci mogą zarazić się od dorosłych trądem. Tym bardziej dzieci od matek, które karmią je piersią, od ludzi, z którymi przebywają codziennie w pewnym małym środowisku. A tak naprawdę już w latach 20. medycyna wiedziała o tym, że jedyną drogą, którą można matka zarazić dziecko, jest karmienie piersią. Czyli jeśli już mamy izolować dziecko od matki, to tuż po narodzeniu, zanim jeszcze zostanie nakarmione przez matkę. Ale Ernest Muir, który był po doktorze Hansenie uznawany za eksperta, jeśli chodzi o walkę z trądem, był przekonany i on przez lata też praktykował pracę z pacjentami z trądem, że dzieci nawet jeśli zostaną zarażone przez matkę pokarmem, bardzo szybko ta infekcja samoistnie ustępuje i one są absolutnie bezpieczne. Natomiast nikt pacjentom na Spinalondze o tym nie powiedział. Pamiętajmy, że to jest czas, kiedy nie ma internetu. Oni nie dostawali tam gazet. Nie mieli raportów medycznych, nie mieli dostępu do wiedzy medycznej, więc oni poprosili rząd w Atenach, żeby zabrał te dzieci, mając na sercu ich dobro, na sercu i na uwadze dobro tych dzieci. A rząd w Atenach temu przyklasnął, nie informując ich o tym, że tak naprawdę te dzieci są bezpieczne i że można to zorganizować inaczej. Może można gdzieś w pobliżu otworzyć jakąś placówkę opiekuńczą taką, w której dzieci uczyłyby się na przykład, ale miałyby też kontakt ze swoimi rodzicami. Tego nie zrobiono. Te dzieci później, około 1000 dzieci, mówi się o takich szacunkach, zostało oddanych do adopcji. Rodzicom powiedziano, że zmarły. Dzieciom powiedziano, że rodzice zmarli. Różne tam takie nieciekawe historie miały miejsce. I tak naprawdę te dzieci są dzisiaj absolutnie nie do odnalezienia, dlatego że tutaj również nie prowadzono żadnej dokumentacji. Po prostu był ośrodek dla dzieci, ktoś przychodził, mówił, że jest chętny do adopcji, dostawał dziecko. Do widzenia. Mówiłaś o tym, że informacje w tamtych czasach, no nie było internetu, docierały z dużym opóźnieniem do różnych miejsc.
Chociaż to ciekawe w kontekście radia, które działało na Spinalondze. No jednym chyba z takich elementów, który wyczytałem z twojej książki, który też jest może nie zaskakujący, ale dający jednak do myślenia, że lek na trąd zaczyna być podawany pacjentom w 1942 roku, z tego co pamiętam, a na Spinalongę trafia 6 lat później. Tak, 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 tak. W latach 40., nawet nie wiem, czy to nie był 41 rok, w Carville dr Fadgett zaczął podawać swoim pacjentom najpierw diason, później promin i opracował tym samym, bo to tak naprawdę był przełomowy eksperyment, terapię, która jest skuteczna w leczeniu trądu. Ona dzisiaj została wzbogacona kilkoma innymi specyfikami, ale tutaj chodzi o lekooporność. Chodziło o to, że jeden lek, gdzieś tam się uodparnialiśmy na niego, więc włączono inne leki i dlatego jest to terapia w tej chwili wielolekowa. Natomiast ta terapia stosowana jest do dziś. Te środki, które opracowano w latach 40. z lekkim unowocześnieniem są do dzisiaj stosowane. Leki zostały wysłane do wielu kolonii dla trędowatek na całym świecie, również do Grecji. One chwilę wcześniej dotarły do Aten, ale faktycznie dość późno na Spinalongę i w ogóle do Grecji ze względu na uwarunkowania polityczne. To znaczy najpierw II wojnę światową, później wojnę domową w Grecji i wszystkie roszady, które to powodowało. Więc tutaj było dość znaczne opóźnienie. No ale się udało, udało się i faktycznie wielu pacjentów udało się wyleczyć. Zostali tak zwanymi pacjentami ujemnymi. Natomiast tu też jest bardzo ważny wątek tego zaniechania rządu greckiego, o którym wspominałam. To znaczy terapia sulfonami była bardzo ryzykowna dla osób mających na przykład osłabione nerki. Dlatego lekarze apelowali, żeby przy podawaniu leków trędowatym monitorować ich stan, badać regularnie krew i ewentualnie reagować zmniejszeniem dawki, zwiększeniem lub odstawieniem tej terapii. Tego dr Grammatikakis nie zrobił, w związku z czym około 100 pacjentów leprozorium straciło życie na skutek tego leku, który innych wyleczył i wrócił im zdrowie. Tym głównym bohaterem, którym zajmujesz się przez wiele stron tej książki, jest Vondas Remondakis. A ja przypominam Państwu, rozmawiamy, szczególnie tym, którzy są online i być może dopiero teraz dołączyli, rozmawiamy o książce, której prapremiera w ramach cyklu bigbookowego Uwaga Premiera, Spinalonga, Wyspa Trędowatych. Autorka jest dzisiaj z nami, odpowiada na pytania. Może odpowiadać także na pytania Państwa w komentarzach. Wystarczy je zawrzeć. Jeżeli takie pytania będą, to autorka odpowie do Państwa. Także przypomnienie, jeżeli są pytania albo pojawią się, to bardzo bym prosił o to. Wiem, że jest wolontariusz, wolontariuszka z mikrofonem. Pani ma pytanie. Już teraz? Chyba pani jest wolontariuszką. Dobra, to tak, no dobra, przepraszam. No to do Vondasa teraz dobrnijmy. Vondas, który no jest głównym bohaterem także filmowej opowieści, którą sprawdziłem, można zobaczyć na YouTubie. To jest film z 1973 roku, dokument. Bez niego, mam wrażenie, trochę nie byłoby tej książki również. Myślę, że nawet na pewno by nie mogłoby nie być tej książki, dlatego że tak jak powiedziałam, to był jedyny człowiek, który był na tyle wykształcony, żeby pisać pamiętniki, ponieważ żaden z innych pacjentów leprozorium nie potrafił pisać. Wiesz, co mnie zaskoczyło a propos pisania? To, że jak czytałem te fragmenty, które, no bo z filmu niestety nic nie zrozumiałem, znaczy niewiele zrozumiałem z języka. Film jest częściowo po grecku, częściowo po francusku, tak, dodajmy. Natomiast nieprawdopodobną siłę przekazu w języku miał ten człowiek. To znaczy to, w jaki sposób on mówił jednocześnie doraźnie i jednocześnie metaforycznie i jak potrafi w bardzo taki inteligentny sposób oskarżać społeczność, jednocześnie dając do myślenia, to nie są puste słowa, puste frazy, to jest nieprawdopodobne. Tak. To prawda, to on miał wybitną osobowość, bardzo silną osobowość, gdzieś od dziecka, czy też pewnie kształtowaną przez losy swoje, przez życie, które przyszło mu wieść, bo tak jak powiedziałam, od 12 roku musiał się ukrywać i musiał dbać też o swoją starszą siostrę, która... No Vondas miał to szczęście, że on przez wiele lat nie widać było po nim, że on jest trędowaty, więc on normalnie chodził do szkoły, później na uniwersytet, studiował prawo przez 2 lata, na trzecim roku został dopiero aresztowany. Maria tego szczęścia nie miała, więc on musiał jeszcze za nią gdzieś tam tą odpowiedzialność brać na siebie. I faktycznie miał chwilę zwątpienia podczas przeprowadzki na Spinalongę. On się bardzo bał też tego zamknięcia na wyspie. Ale bardzo szybko jak zobaczył, to no właśnie i tu możemy znowu się zastanawiać, czy to jest kwestia osobowości, czy to jest kwestia pewnego daru, ale właściwie jak zobaczył realia panujące na Spinalondze, to pomyślał sobie, że
że w sumie on nie musi się żegnać z tymi swoimi marzeniami o karierze prawniczej. I on po prostu tą karierę zbuduje na tej wyspie. On od razu jakby wszedł w rolę lidera i zaczął tą społeczność uczyć, edukować, uświadamiać, że oni mają prawa, że oni się nie mogą godzić na to, żeby było tak, jak jest. Bardzo wiele dobrych rzeczy się wydarzyło tuż po tym, jak on się pojawił na wyspie. I powstaje tak w 1937 roku za jego inicjatywą Bractwo Trędowatych Spinalongi imienia jednego z moich ulubionych świętych tamtego rejonu, czyli świętego Pantaleimona. I to bractwo zaczyna działać jako stowarzyszenie, które ma podmiotowość prawną, w związku z tym może domagać się od rządu greckiego. No tego wszystkiego, czego brakuje. Brakuje w zasadzie, oprócz pieniędzy, które też są nieduże, jak rozumiem, wszystkiego, ale to, co mnie zaskoczyło też w tej narracji i samym myśleniu o zmianie na wyspie i o tym piszesz, to taka symboliczna rzecz, że Wondas przywrócił rytuał świętowania na wyspie. Tego, że teraz będziemy razem, i że teraz będziemy się odwiedzać, że będziemy wchodzić do tych domostw, do których nikt przez wiele lat nie wchodził. Tam trzy takie rzeczy sobie wypisałem, że to jest świętowanie, pobielenie mieszkań. Domów, tak. I trzecie, historia z budową drogi, schody, które nie tylko metaforycznie były dla nich schodami. Tak, tak, to prawda. On bardzo, bardzo energicznie wziął się za tak zwaną robotę, jak tylko wszedł na wyspę. No i tutaj właśnie wychodzą korzyści płynące z wykształcenia. To znaczy ci ludzie, którzy tam byli wcześniej, prawdopodobnie też mogli sami coś zrobić, natomiast oni, tak jak wspomniałam, w większości nie potrafili się nawet podpisać. To byli bardzo, bardzo prości ludzie, w związku z czym też trudno było im podważyć autorytet urzędnika, lekarza czy kogoś, kto z założenia był dla nich mądrzejszy niż oni sami. Raymond takiego poczucia nie miał. On miał takie poczucie, że on tutaj jest i ktoś go tu zamknął wbrew jego woli. On wcale nie ma ochoty być zamknięty, bo mógłby funkcjonować dalej, uczyć się na uniwersytecie i nie stwarzać dla nikogo zagrożenia. W związku z tym, jeśli już go ktoś zamknął, to niech ten ktoś teraz pomoże mu tu dobrze funkcjonować. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz była taka, że on dał też wzór tym ludziom. Zainspirował ich chociażby swoim strojem, tym, że on był, oni byli bardzo tacy pogrążeni w marazmie, jak on tam wszedł na tą wyspę. On przyszedł w jakiejś kamizelce pod krawatem, uczesany, jakby czysty, więc wszyscy tak na niego patrzyli z takim lekkim podziwem i zazdrością. I to był bodziec też do tego, żeby oni mu zaufali. Natomiast Remondakis jeszcze, zanim przejdę do wszystkich tych rzeczy, o których powiedziałeś, powiedział lata później, i to jest też bardzo ważne, że oni na Spinalondze za sprawą tego bractwa i za sprawą tej właśnie jedności i tego, że oni każde święta świętowali razem, śmierć każdego pacjenta razem przeżywali, a było średnio w każdym roku na wyspie około 300 osób, oni tam zbudowali idealne społeczeństwo socjalistyczne. Tam nie było lepszych i gorszych, każdy był równy. Od razu cię dopytam, przepraszam. Tak to jest, jak dziennikarz rozmawia z dziennikarką, musimy sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, bo to, co robisz w swoim reportażu, i to jest interesująca formuła, to też sprawdzasz, jak ta organizacja społeczna wyglądała w innych leprozoriach. I między innymi, tylko znajdę to w notatkach, polski doktor Freid, tak chyba? Freid, Freid. Aleksander Freid. Jedzie do Peru i w kolonii San Pueblo di Loreto śledzi tą kolonię, odwiedza tą kolonię trędowatych i zauważa, że jest tam podział, jest kastowość na lepszych i gorszych. Tak. Ta historia z podziałem na lepszych i gorszych się jeszcze pojawi po zamknięciu kolonii, ale o tym jeszcze powiemy. Natomiast to, co jest ciekawe, że na Spinalondze właśnie nie było czegoś takiego. Tam nie było żadnych podziałów, nie było absolutnie żadnych podziałów. To się stanie też widoczne dużo później. Oni kompletnie wyrzekli się czegoś takiego jak odraza. To znaczy nawet ci, którzy wyglądali dobrze, byli trędowaci, ale świetnie się czuli i funkcjonowali, nie izolowali się od ludzi, którzy byli bardzo już zdeformowani przez chorobę. Nie było czegoś takiego, że ja ci nie pomogę, bo twoje ciało gnije, bo śmierdzisz, bo jesteś brudny i ja nie chcę ciebie widzieć. Oni bardzo silnie byli ze sobą związani i z życiem. I naprawdę, ja myślę, że to w ogóle jest przyczynek do sukcesu tego bractwa. To znaczy to, że oni tam wszyscy razem weszli, uwierzyli, że to jest w ich interesie i że oni tylko razem, występując jako ta organizacja, są w stanie coś przewalczyć. I przewalczyli wiele, bo tak jak powiedziałeś, Remondakis pisał, on pisał listy też do archidiecezji, do wielu księży, do organizacji charytatywnych, gdzie się dało właściwie. Pisał listy z prośbą o pomoc i udało się zorganizować wapno najpierw do bielenia domów, później cement do budowy drogi. Ta droga jest o tyle ważna, że
ona była bardzo nierówna, bardzo kamienista taka, było tam bardzo dużo schodów, też na wyspie to dzisiaj zresztą jest. I Remondaki stwierdził, że to jest absolutnie nieakceptowalne, dlatego że chorzy mają bardzo duży problem z poruszaniem się, bo trąd to choroba, która bardzo atakuje też stopy, dłonie, plus oczy oczywiście, więc nie dość, że byli, mieli problem z poruszaniem się w ogóle, to jeszcze często mieli problem ze wzrokiem. I wyremontowano główną drogę wiodącą z południa na północ osady, tak zwaną drogę bólu. Wygładzono ją, więc chorzy mogli dużo łatwiej się posuwać po niej we własnym tempie niż właśnie po tych wystających kamieniach czy fragmentach schodów. Wandas jest też takim prawdziwym buntownikiem. On grawa bank w pewnym momencie. To taka tragiczna, ale ciekawa historia na poziomie też pewnych działań takich społecznych, aktywistycznych i mówi, okej, skoro my tu głodujemy, to może lepiej po prostu się podpalmy, odejdźcie z naszego miasta, z naszej przestrzeni, odjedźcie ze Spinalongi, dajcie nam tylko coś, żebyśmy mogli te domy podpalić, wszyscy tu umrzemy, a wy będziecie mieli święty spokój. W odpowiedzi na to otrzymują pomoc. Tak, to jest historia, która ma miejsce w czasie II wojny światowej, kiedy jest bardzo duży problem z jedzeniem, z zaopatrzeniem w jedzenie i chorzy, oni bardzo, bardzo wiele takich akcji podejmowali, bo kiedyś ryzykując też aresztowanie wypłynęli do Elundy, właściwie z taką białą flagą i ryzykując, że ich zostają rozstrzelani przez Włochów. Tak się nie stało, a to już był ten moment, kiedy oni byli naprawdę zmęczeni, bo to już była druga połowa, tak, już 43 pewnie, czy 44 rok, więc już gdzieś tam końcówka tej wojny. I faktycznie opracowali taki podstęp, Remondakis go opracował, stwierdził, że to już jest taki blef ostateczny, że oni właśnie odeślą zdrowe kobiety, tam było kilka kobiet zdrowych zatrudnionych jako praczki na wyspie, zdrowe kobiety i zdrowe dzieci odeślą łodzią Włochom i księdza, a chorzy po prostu powiedzą okupantom, że oni się tutaj podpalą i że proszę im dostarczyć materiał do tego, żeby mogli tę wyspę wysadzić w powietrze. No i Włosi się... To jest też ciekawe, bo Włosi na przykład w Etiopii rozstrzelali tysiące chorych na trąd, właściwie bez żadnego powodu. No powód był taki, że zanieczyścili zdaniem dowódcy garnizonu wodę w rzece, w związku z czym pozbawiono życia ponad 1000 osób. Ci na Spinalondze też na samym początku wojny, oni właściwie czekali na to, aż ktoś przyjdzie i ich tam rozstrzela. To nie było tak, że oni byli przekonani, że im się uda przetrwać. Byli przekonani, że są na samym końcu łańcucha potrzeb i ludzi, którymi warto się w czasie wojny zajmować i że za chwilę ktoś po prostu ich wymorduje. Tak się nie stało i faktycznie było tak, że Nondas, który negocjował po wielokroć warunki życia Hansenów, wynegocjował też z Włochami i Włosi przysłali zamiast materiałów wybuchowych łódź pełną jedzenia na wyspę. No i tak wyspa jakoś dotrwała do końca II wojny światowej, stosunkowo niezniszczona przez działania wojenne. Powiedziałaś jakieś 40 minut temu, że to, o czym marzyli mieszkańcy, którzy zostali zesłani na Spinalongę, to z niej uciec. Tymczasem w 1952 roku mają możliwość opuszczenia wyspy. Wyspa funkcjonuje jeszcze później 5 lat i jej nie opuszczają w większości. Nie opuszczają jej dlatego, że no, nikt nie chce ich widzieć. Oni po zakończeniu wojny i po tym, jak już leczenie skuteczne też zostało przeprowadzone, dostali te leki, dostali też szansę na uzyskiwanie tak zwanych przepustek na wyjście. Jak chcieli jechać do lekarza albo zrobić jakieś zakupy, to mogli wtedy wystarać się o taki dokument i opuścić tę wyspę. Natomiast bardzo szybko zauważyli, że na ich widok absolutnie nikt się nie cieszy. To znaczy wręcz ludzie są oburzeni tym, że oni wychodzą z tego leprozorium, że przecież oni tam siedzieli tyle lat i fajnie byłoby, żeby siedzieli nadal. W latach 70. nawet dr Gramatikakis powie to w rozmowie właśnie z Maurysem Bornem, że ci pacjenci są ohydni, że jakby nikt nie chce na nich patrzeć i to jest jakby powód, dla którego nikt też niespecjalnie chciał ich zatrudnić, nikt nie chciał ich z powrotem, bo to najpierw było tak, że oni właśnie wychodzili, bo mieli jakiś tam powód czy przyczynę, później tak naprawdę leprozorium zamknięto. No i tutaj znowu lekkomyślność i taka nonszalancja rządu greckiego, czyli no to już jesteście wolni, możecie iść.
Tylko pytanie dokąd, skoro to są ludzie pozbawieni tożsamości, skoro to są ludzie, których rodziny nie chcą znać w znacznej większości, których rodziny nie chcą przyjmować, bo też już sobie jakoś inaczej życie ułożyły, których nikt nie chce zatrudnić, no bo są przecież trendowaci. Więc tu przyszło, tu z tą wolnością przyszło bardzo duże rozczarowanie. Bardzo duże rozczarowanie światem, ponieważ oni cały czas liczyli na to, że właśnie to jest tylko ta choroba jest ich problemem. A okazało się, że to nie jest kwestia choroby, to jest kwestia pewnego miana, które do nich przylgnęło i które niezależnie od tego, czy oni będą zdrowi, czy chorzy, to nadal będzie funkcjonowało jako określenie ich wszystkich, całej społeczności, czyli trendowaci. Czy pracując nad tym, bo pracowałaś, zakładam, trochę z domu, trochę na miejscu. Tak, znaczy z domu to już na szczęście, szczęśliwie ostatni etap. Ja jeszcze zdążyłam, jeszcze w grudniu, tuż przed lockdownem, byłyśmy w Norwegii, właśnie sprawdzać archiwa norweskie i badać tam pobudki doktora Hansena. Wcześniej udało się odbyć kilka wypraw na Kretę i kilka wypraw do Aten, gdzie mieści się Generalne Archiwum Państwowe, gdzie tam też częściowa dokumentacja, to są bardziej takie korespondencje lekarzy, powiedzmy, wymieniających opinie czy konsultujących sobie różne metody walki z trądem, udało się zdobyć i tak, więc trochę pracy terenowej, ale ta praca terenowa została wykonana na szczęście przed lockdownem. Zmierzałem do tego, że chciałem dopytać, czy, bo przy tego typu historiach czasami zdarza się tak, że reporter, reporterka idą, próbują otworzyć drzwi, ale tam z drugiej strony nie bardzo jest chęć do tego, żeby je otworzyć. A chęci to nie było, na pewno. Mhm. Bo skoro jeden z twoich głównych bohaterów, Maurice Born, sam jak udaje ci się to, zresztą jest ten fragment rozmowy, wykazać, ukrywa informacje o tym, że są jeszcze w Grecji i żyją osoby ze Spinalongi przed tobą, która powiedziałaś mu, że przecież będziesz pisać o tym książkę i gdzieś taka nić znajomości się między wami zadzierzgnęła. To jest to no, zastanawiające. Wiesz, przypadek Maurisa był o tyle ciekawy, że on był bardzo zżyty z tymi chorymi. Odwiedził ich w latach 70. Poznał jeszcze Raymonda Kisa. Jeszcze żył wtedy, jeszcze przez 4 lata żył i bardzo się z nimi zaprzyjaźnił. I on faktycznie był jedną z pierwszych osób, która wysłuchała całej historii trendowatych od ich, z ich ust usłyszała tę historię. I w związku z tym czuł się trochę jak przyjaciel, trochę strażnik, trochę osoba, która powinna ich chronić przed zewnętrznym światem i on bardzo nie chciał, żeby ktoś zawracał im głowę. On bardzo za każdym razem ich bronił, wręcz właśnie sugerując, że oni wszyscy nie żyją, że tam już nie ma po co jechać. No ale jak pewnie w każdej reporterskiej historii, to pytanie jak bardzo upierdliwy jesteś i ile telefonów wykonasz i ile maili wyślesz do różnych osób i ile konfrontacji zrobisz. Udało się dodzwonić do Aten, udało się zdobyć zgodę dyrektora stacji AG Warwara, która w tej chwili jest po prostu tylko takim małą stacyjką przy szpitalu chorób zakaźnych na przedmieściach właśnie Aten, na wejście. Ja później Mauriciowi oczywiście powiedziałam o tym, tak już nie komentował tego dalej, więc... Ale pomagał jak mógł. No, ja myślę, że jego akurat niechęć do współpracy rozumiem, bo on, znaczy niechęć, no niechęć do tego, żebym się spotkała z tymi ludźmi, bo on jakby całą historię bardzo chętnie opowiadał. On po prostu był człowiekiem, który miał niebywałą wiedzę na temat tego, co dla trendowatych oznaczało wykluczenie społeczne i jakie konsekwencje oni tego ponieśli. W związku z tym robił wszystko, żeby ich chronić przed zewnętrznym światem. Jak zresztą wiele osób, bo początkowo w AG Warwara podczas mojego pierwszego pobytu też usłyszałam, że tam nie można wejść, że oni na pewno nie będą chcieli ze mną rozmawiać, a w ogóle to nie ma sensu, bo oni są bardzo mało wykształceni i na pewno nic ciekawego nie powiedzą. No tutaj to już jest tylko kwestia cierpliwości, którą masz, tego, czy ci bardzo zależy na tym, żeby poznać jakąś historię, czy nie. Jeśli ci bardzo zależy i masz trochę tej cierpliwości, to prędzej czy później się udaje. No mi się udało. Dziękuję Państwu, że mieliście tak dużą cierpliwość do tej pory do prowadzącego Spinalonga, Wyspa Trendowatych. To jest książka, o której rozmawiamy. No i to już jest naprawdę ostatni dzwonek i ostatnia chwila. Jeżeli Państwo sobie życzycie, macie pytania do autorki, to bardzo proszę. Jeżeli są pytania online, to bardzo proszę o pomoc w ich przekazaniu. Dobra, jeżeli mógłbym tylko Panią prosić o wolontariuszkę, o mikrofon dla Pani.
Ja wiem, ale to jest transmisja online. Jakby pani była tak miła, to wtedy wszyscy by słyszeli i w ogóle byłoby super. I nadchodzi wolontariuszka z mikrofonem. Tutaj bardzo byśmy prosili, dobrze? Dzięki. Okay. Czy była jakaś polska spinalonga? Polskiej spinalongi nie było. Polska miała to szczęście, że Polska z trądem miała styczność jedynie w średniowieczu i tak na dobrą sprawę epidemie, głównie dżumy, wypędziły trąd z wielu krajów i z Polski faktycznie wypędzono tę chorobę raz na zawsze. Już później nie mieliśmy żadnych przypadków trądu i w tej chwili, z tego co wiem, również tych przypadków trądu się nie notuje. Za to notuje się w wielu innych krajach, na przykład we Francji. Chociażby we Francji trąd się pojawia. To jest kilka przypadków rocznie, ale tak nam się tylko wydaje częstokroć, że to jest taka właśnie choroba, która zniknęła z powierzchni ziemi. Prawda jest taka, że w bardzo wielu krajach nadal występuje, ale w Polsce na szczęście nie. O, jeszcze tam pan? Mówiła pani, że ta książka jest przede wszystkim o strachu. I pomyślałem, czy był jakiś taki moment, że pani też się bała, pisząc tę książkę. Czy to takie zniechęcanie do rozmów, czy to miało tylko takie podłoże, że to jest temat jakiś taki zamknięty, czy... No nie wiem, dostała pani taki sygnał, że lepiej tego nie drążyć. No sygnałów to było mnóstwo, że lepiej tego nie drążyć, ale akurat w moim przypadku to działa odwrotnie od planu zamierzonego. To znaczy im bardziej ktoś mnie próbował zniechęcić, tym bardziej wydawało się ważne, żeby nawiązać z nim jakąś nić porozumienia. I ja też to podobne doświadczenie miałam z takim profesorem socjologii, który się pojawia też w książce Manos Savakis z Uniwersytetu Egejskiego, któremu też na początku profilaktycznie nauczona już doświadczeniem, nie powiedziałam, że piszę książkę konkretnie o spinalondze, bo wiedziałam, że będzie tutaj duży opór, żeby w ogóle rozmawiać na temat trądu. Powiedziałam po prostu, że pracuję nad książką właśnie o trądzie. I rozmawiał ze mną, dopóki nie zorientował się, jak dużo wiem. Wtedy trzeba było już się skonfrontować, ale jeśli o mnie chodzi, to nie, faktycznie. Ja byłam bardzo zafascynowana od samego początku tą historią, ze względu na to, że tam było bardzo wiele niewiadomych, bo na dobrą sprawę zrekonstruowanie tej historii deprozorium to jest tylko jedna rzecz, ale zrozumienie powodów, dla których określone jednostki czy określeni bohaterowie zachowywali się w ten czy inny sposób, to jest kompletnie druga rzecz. Mnie to naprawdę bardzo fascynowało i sam fakt, że wspomniany dr Hansen, nawet on miał pewne powody, dla których właśnie tak bardzo się zaangażował w walkę z trądem. Dlaczego Maurice próbował mnie zniechęcić na przykład do tego, żeby nie jeździć do tego szpitala. To było bardzo takie, bardzo inspirujące i bardzo wręcz właśnie pobudzające do dalszej pracy, a nie zniechęcające. A jednak na końcu spotykasz bohaterkę, do której zmierzałaś, spotykasz się z nią, ale z tego spotkania w książce tak naprawdę nie dostajemy jej historii. Dostajemy tylko relację, taką jednak chyba bardzo emocjonalną ze spotkania. Tak. Czyli jednak ta chęć, o której opowiadasz, to znaczy, żeby iść jeszcze dalej, że im bardziej te drzwi ktoś ci zamyka, tym bardziej ty je otwierasz, spotkała się z tym, że z taką dziennikarską uczciwością, jak rozumiem, i szacunkiem dla tej postaci. Tak, wiesz, ja pomyślałam, jak już udało mi się dostać na oddział, pomyślałam sobie, że to byłoby strasznie bezczelne. Po wszystkich obietnicach, które złożyłam wcześniej i zapewnieniach, że ja nie będę wypytywać, nie zrobię przesłuchania i nie będę zadawać wszystkich pytań, które chciałam bardzo zadać. I pomyślałam, że to byłoby po prostu nieludzkie, gdybym ja z miejsca, będąc na tym oddziale, zmusiła kogoś, kto tak naprawdę nie chce już wracać do pewnej historii, do tego, żeby on jednak ze mną rozmawiał, bo pewnie to się by dało zrobić, tak? Ale no pytanie po co? To jest to pytanie, które też pojawia się wielokrotnie w książce, to znaczy jakiejś takiej elementarnej ludzkiej przyzwoitości i empatii, tak? Pytanie, czy ja bardzo to chciałam zrobić tylko i wyłącznie dlatego, że chciałam znać odpowiedzi, czy chciałabym to zrobić po to, żeby moja książka lepiej się jeszcze sprzedała, czy ja też będę człowiekiem, który na historii spinalongi będzie tylko i wyłącznie zarabiał, czy może chcę przy okazji publikacji tej książki powiedzieć coś, czego nie powiedziano przez lata.
I ja zdecydowałam, że nie będę zadawać Kaliope pytań, zbyt wielu pytań. Kilka oczywiście zadałam, ale były to pytania bardzo delikatne i ogólne, niezwiązane z jej personalnymi przeżyciami, z jej taką bardzo osobistą historią. To podsumowując, te ostatnie osoby, które pochodziły ze Spinalongi, można było, jeśli dobrze zrozumiałem twoją książkę, spotkać Wagia Warwara. Tak jest. Tam, jak piszesz, też doszło do pewnego przeciwnego przetasowania, które polega na tym, że ta społeczność osób z chorobą Hansena ze względu na miejsca, z których przybyli, się podzieliła i też pojawiła się taka hierarchiczność. To znaczy ci, którzy zawsze tam byli, Wagia Warwara, byli ciut wyżej od tych, którzy przyjechali ze Spinalongi, którzy z kolei skupili się w tych domkach we własnej społeczności i tak próbowali przeżyć. Tak. No i tu masz kolejny właśnie dowód na to, jak podobnie skonstruowany jest świat, niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, chorzy i w którym kraju żyjemy. I tu widać wyraźnie fenomen właśnie pacjentów leprozorium, czyli tą niebywałą jedność panującą między nimi. W Agia Warwara sytuacja wyglądała tak, że faktycznie tuż po przyjeździe okazało się, że oni właśnie ci ludzie byli zawsze gorsi. Oni byli zawsze niechciani. Tak naprawdę gdziekolwiek ich nie umieszczono, a przecież jakby nie, to nie było ich życzeniem ani mieszkanie na Spinalondze, ani wycieczka do Agia Warwara. Oni chcieli wrócić do domów, ale tych powrotów im nie pozwolono zrobić. Tak? Nie pozwolono im wrócić. Nie zostały im te powroty uniemożliwione. Więc zostali umieszczeni w Agia Warwara, gdzie też ich tak naprawdę nie chciano. Tu się odbyło starcie i znów pod wodzą Nondasa, który gdzieś tam używał całego swojego intelektu, charyzmy, intelektu po raz drugi i wielu innych fajnych cech, które miał do tego, żeby gdzieś tam doprowadzić do... Tu już była wojna otwarta, może lepiej tak powiedzmy, to nie chodziło o porozumienie, chodziło o to, żeby dogadać się z dyrekcją stacji dla trędowatych w Agia Warwara, żeby ta dyrekcja zainterweniowała, żeby przestali faworyzować pacjentów będących wcześniej w Atenach, żeby ci ze Spinalongi mieli równe prawa. Te równe prawa to była między innymi możliwość dorobienia sobie w ramach stacji dla trędowatych w charakterze pomocy, powiedzmy, pielęgniarskiej, tak? Jakby tę możliwość mieli starzy pacjenci, ci nowi ze Spinalongi tej możliwości nie mieli, w związku z czym czuli się pokrzywdzeni, bo nie mieli szans pracować nawet ci, którzy bardzo dobrze funkcjonowali, ale też pewne przydziały, tak? Oni dostawali przydział owoców, warzyw, mogli sobie wybierać posiłki, jedni mogli, drudzy nie mogli, więc bardzo to Remondakisa złościło i on bardzo zażarcie walczył i udało się tę walkę wygrać, natomiast dopiero kiedy pojawił się nowy dyrektor stacji, ponieważ, jak to sam Nondas powiedział, stary był zbyt mocno uwikłany w różne układy ze starymi pacjentami i nie dali rady się z nim porozumieć. Można by twoją książkę Spinalonga, Wyspa Trędowatych traktować jak taką reporterską pracę na archiwach, bo tak jest, na historii, bo tak jest, trochę na tych współczesnych poszukiwaniach i zamknąć ją i wybrać się na Spinalongę, ale gdzieś pod koniec pojawia się plotka, że ludzie mówią, że na Krecie pojawiają się kolejne osoby z chorobą Hansena. I to ostatnie pytanie. Siła społecznego piętna od kilkudziesięciu lat się nie zmieniła. Nadal gdzieś ten strach podświadomie pracuje? Jest do przepracowania? Ona się pewnie trochę zmieniła z racji na to, że tego trądu jest siłą rzeczy mniej. Więc to tak jak mamy analogicznie z COVID-em, jak jest więcej przypadków choroby, to ludzie są bardziej przestraszeni, tak? Częściej chodzą w maseczkach, jak jest mniej, to wiadomo, że mniej się tym wszystkim przejmujemy. Tak samo jest z trądem w tej chwili na Krecie i w Grecji. To prawda, że ludzie nadal w Grecji chorują. Nie są to spektakularne ilości nowych przypadków rocznie, tak jak jest to w Indiach, Indonezji czy Brazylii, bo to są te trzy kraje, gdzie trąd jest nadal endemiczny i tam liczymy nowe przypadki w dziesiątkach albo i setkach tysięcy. Jeśli chodzi o Grecję, to są śladowe ilości, to jest kilkoro pacjentów rocznie przyjmowanych do ośrodka Agia Warwara, bo to jest dzisiaj jedyny ośrodek, gdzie leczy się trąd. No, część jest niezdiagnozowanych pacjentów i tak jak powiedziałam, oni częściowo faktycznie nie chodzą do lekarza, bo boją się tego piętna i boją się słusznie, dlatego że w książce pojawia się też historia młodego człowieka, nastolatka właściwie, który został zdiagnozowany jako trędowaty już w czasie, kiedy skuteczne leczenie było dostępne. On trafił do stacji dla trędowatych w Agia Warwara, dostał leki i tak naprawdę gdybyś nie wiedział, to byś nie poznał po jego ciele, że ma trąd. Mimo to nigdy nie wrócił do rodziny, ponieważ rodzina go nie chciała, znajomi się od niego odcięli
I on całe życie spędził właśnie w ośrodku Jagia Warwara w Atenach, wspierając bardzo tę społeczność chorych, która już tam żyła. Czyli masz no, tak naprawdę współczesny przypadek, bo to jest historia sprzed 10, 15, 20 lat, gdzie leki już są, gdzie teoretycznie świadomość też już jest, gdzie powinna być również edukacja, no jej akurat nie ma. No ale mamy o wiele więcej doświadczeń jako ludzie, wiemy więcej niż wiedzieliśmy 100 lat temu, więc wypadałoby też od nas oczekiwać jakiejś takiej otwartości na nowe, a tej otwartości w nas nie ma. Pewnie nie tylko w Grecji, ale i w wielu innych krajach, które problem trądu gdzieś tam jeszcze mają u siebie. To na koniec jedna zła i druga dobra wiadomość. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku zarejestrowano 226 nowych przypadków trądu. Choroba niesie ze sobą skutki nie tylko zdrowotne, ale też społeczne. W dalszym ciągu powoduje marginalizację chorych, ich odrzucenie nawet przez najbliższą rodzinę. Te najważniejsze ośrodki, największe ośrodki choroby Hansena wymieniłaś i to była ta zła wiadomość, dlatego ta książka ciągle jest aktualna i opowieść o niej i o jej bohaterach, tym, którym udało się nadać ci już w części imiona. A dobra wiadomość jest taka, że książka jest na festiwalu, w księgarniach Big Book Festiwalu. Można także online zamówić autograf u autorki. A teraz, szanowni państwo, będzie ten moment, w którym powiem, że autorka zostanie z nami jeszcze przez chwilę i tutaj na zewnątrz będzie można po prostu nabyć książkę drogą kupna opublikowaną przez wydawnictwo Agora, poprosić o autograf i jeszcze chwilę pewnie porozmawiać z autorką. Gościnią Big Book Festiwalu w ramach cyklu Uwaga Premiera była Małgorzata Gołota, autorka książki, której przedpremierowe spotkanie już za państwem, Spina Longa, Wyspa Trendowatych. Małgosiu, piękne, piękne dzięki. Dziękuję bardzo. Bardzo. Dzięki pięknie.